Cześć, witajcie, z tej strony Jacek z wideotesty.pl, a to jest test zamienników kartridży atramentowych Asarto 300. Jak powszechnie wiadomo, tonery i kartridże to najczęściej kupowane materiały eksploatacyjne z zakresu domowego IT. Każdy z nas codziennie drukuje dokumenty, notatki czy obrazki. Oryginalne tusze potrafią być bardzo drogie, zamienniki natomiast problematyczne. Czy Asarto, laureat firmowego odkrycia roku 2013, sprosta oczekiwaniom klientów wraz ze swoją bogatą ofertą atrakcyjnych cenowo zamienników? Przekonajcie się w naszym teście. Na sam początek chciałbym omówić krok po kroku, w jaki sposób będziemy testować nasze zamienniki. Zaczniemy od oceny zapakowania produktu, w której zwrócimy uwagę na takie rzeczy jak stopień zabezpieczenia kartridża czy obecność niezbędnych informacji na opakowaniu i instrukcji. Następnie przeniesiemy się do testu praktycznego, począwszy od montażu zamienników w drukarce, poprzez ocenę jakości wydruku na podstawie stron testowych, kończąc na czasochłonnym, acz niezbędnym teście wydajnościowym, w którym przetestujemy wydajność w zestawieniu oryginału versus zamiennik i ocenimy, czy jest ona zgodna z danymi podanymi na opakowaniu przez producentów. Na sam koniec, zanim jeszcze podsumujemy cały test, pokażę Wam w nieco bardziej praktyczny i ciekawy sposób użycia jednego zestawu kartridży Asarto. Jak widać, jest co pokazywać, więc do dzieła! Zaczynamy więc ocenę opakowania produktu. Dla porównania pod lupę weźmy wpierw oryginalny tusz HP. Na froncie opakowania znajduje się model kartridża 300 XL, co sugeruje zwiększoną pojemność. Na górze opakowania możemy dostrzec oryginalny hologram HP z QR kodem, który świadczy o jakości produktu w sposób wiarygodny. Z prawej strony opakowania znaleźć możemy listę kompatybilnych drukarek z produktem. Wylistowane są one w sposób jasny i czytelny. Z prawej strony znajduje się nazwa produktu w kilku językach. Z tyłu najważniejszą informacją jest wydajność kartridża. W tym przypadku 440 stron przy 5% zadruku na stronie, o czym opowiem później. Poniżej wydajności produktu znajdujemy notkę o gwarancji i sposobie recyklingu kartridża. Tylnią część opakowania kończy adres supportu europejskiego oraz kraj pochodzenia wraz z datą końca gwarancji. Całość jest bardzo solidnie zapakowana. Ściskanie opakowania nie powoduje samoczynnego otwarcia produktu. Na wieczku znajdują się dwa pola, które najprawdopodobniej służą do otwarcia opakowania. Choć zapewne całość da się otworzyć zgrabniej, u mnie przy obydwu próbach skończyło się to całkowitą destrukcją opakowania. W środku znajduje się jedynie sam kartridż opakowany w cienką folię zgrzewaną z oznaczeniami producenta. Nie znalazłem nigdzie instrukcji montażu, a drobny tekst znajdujący się na wewnętrznej stronie opakowania okazał się następną informacją gwarancyjną i zdrowotną. Po otwarciu folii zabezpieczającej kartridż ujawnia nam się dodatkowo okalający produkt kartonik. Oczywiście piny i sama głowica tuszu jest dodatkowo zabezpieczona foliową naklejką, którą trzeba przed użytkowaniem zerwać z produktu. Pojemniczek z tuszem ma wyraźnie oznaczenie modelowe i kolejne informacje zdrowotne. Teraz czas na zamiennik. Zamiennik Asarto wygląda w ten sposób. Opakowanie podobne, wręcz bliźniacze względem oryginału. Jest odrobinę niższe, aczkolwiek ta sama kolorystyka i wyraźne oznaczenie z przodu wywołuje identyczne wrażenia wizualne. Na górze opakowania znajdziemy oznaczenie informujące nas o tym, że jest to kartridż kolorowy. Obok znajdują się normy ISO. Na froncie opakowania dumnie widnieje laur konsumenta. Odkrycie roku 2013. Pod oznaczeniem modelowym widnieje numer seryjny oraz numer produktu oraz lista kompatybilności z drukarkami, w tym wypadku napisana nieco zbyt małym druczkiem. Z lewej strony produktu mamy nazwę w kilku językach. Pod spodem widnieje wyraźna informacja o nieoryginalności tuszu oraz użyciu elementów z recyklingu do produkcji. Na samym dole widnieje mała informacja o wydajności kartridża. Jest ona teoretycznie taka sama jak oryginał HP. 440 stron przy 5% zadruku. Z tyłu opakowania mieści się spora notka prasowa na temat zdobytych nagród i górnolotnych pochwał dla jakości produktu, jak i technologii jego wykonania. Pod spodem natomiast znajdują się bardzo użyteczne informacje. Ramka recyklingowa, adres dystrybucji i polska infolinia wraz z adresem strony internetowej. W kwestii bezpieczeństwa tekturowe opakowanie potrafi się niestety samo otworzyć. Wystarczy lekko nacisnąć tu i ówdzie, aby wieczko samoczynnie podniosło się do góry. Sam doświadczyłem takiej sytuacji, ponieważ jeden kartridż dotarł do mnie już otworzony. Potem jest już tylko lepiej. W środku opakowania znajdziemy tusz zapakowany w grubszą, zgrzewaną folię antystatyczną oraz małą instrukcję, która zawiera informacje na temat instalacji produktu w drukarce, a także recyklingu produktu i adresach, gdzie można odesłać kartridż po zużyciu. Wysyłka odbywa się jednak na koszt własny. Sam tusz po rozpakowaniu pozytywnie zaskakuje. Głowica i piny są zabezpieczone nie tylko folią, ale także plastikowym klipsem, który daje nam 100% pewności nieuszkodzonego produktu. Tutaj bardzo wielki plus dla Asarto.
Sam pojemnik z tuszem ma taki sam code color jak oryginał. Na etykiecie jest nieco mniej informacji niż w przypadku produktu HP, ale wszystko co najważniejsze zostało bezproblemowo zawarte. Czarne kartridże zarówno w przypadku HP jak i Asarto są zapakowane identycznie, więc myślę, że to koniec naszej części unboxingowej. Czas przejść do instalacji tuszu w drukarce. Oto nasza drukarka testowa, HP DeskJet D2560. Instalacja tuszy w przypadku oryginałów przeszła zgodnie z oczekiwaniami, bezproblemowo. Kartridże zostały rozpoznane jako oryginalny produkt XL z pełnym poziomem tuszu. W przypadku zamienników Asarto sprawa wyglądała podobnie. Zamienniki zostały rozpoznane jako oryginalne tusze HP, z tym, że kolor uznany został za wersję XL, a czarny za wersję zwykłą, co nie miało wpływu na praktyczną wydajność kartridża. Jedyny minus w stronę zamienników Asarto to jedna sytuacja, w której podczas wymiany kartridży nie rozpoznany został tusz kolorowy. Po wyjęciu i ponownym włożeniu wszystko wróciło do normy. Czas na porównanie jakości wydruków. Trudno się tu do czegoś przyczepić, biorąc próbki z połowy testu wydajnościowego, zarówno wydruk Asarto, jak i oryginału HP był wysoki jakościowo. Ruchy warstw nakładanego atramentu są ledwo widoczne, może trochę mniej w przypadku oryginału, a kolory naprawdę nie różnią się praktycznie niczym między oryginałem i zamiennikiem. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to nieco bardziej widoczny spadek jakości wraz z końcowym stanem tuszy w kartridżach Asarto. Test wydajnościowy. Całość będzie przeprowadzana na testowym secie 5 stron, które zostały przygotowane tak, aby oferować średnio 5% zadruku każdego koloru na stronę. W taki sposób możemy sprawdzić, czy numerki podane na opakowaniu przez producenta są zgodne z prawdą. Począwszy od oryginału HP, uzyskałem wynik 425 stron kolorowych z 440 zapowiadanych i aż 650 stron czarnych z 600 zapowiadanych. W przypadku Asarto wyniki były podobne, a nawet nieco lepsze. Asarto wydrukowało za pierwszym podejściem 450 kolorowych kartek z 440 zapowiadanych i 610 czarnych z 600 zapowiadanych. Aby jednak dać Wam wyobrażenie, w jaki sposób można użytkować kartridże Asarto w życiu codziennym, podjąłem się druku czegoś innego niż tylko zestaw stron testowych. Wydrukowanie ponad 600 Pokémonów, 3 stron mocno skondensowanych kolorowych naklejek i 10 postaci z gier w formacie A3 nie było dla produktu Asarto najmniejszym problemem. Wydruki były bardzo wysokie jakościowo i w niedługim czasie, najpewniej jednym z nadchodzących podsumowań tygodnia, pokażę Wam efekty tej niecodziennej formy testu. Czas więc zebrać to wszystko razem i wydać ostateczny werdykt. Czy atramentowe zamienniki Asarto są warte swojej ceny? Zacznijmy od kartridża kolorowego. Przy faktycznej wydajności 450 kartek w zadruku 5% i uśrednionej cenie 61 zł z groszami za zamiennik, otrzymujemy cenę 14 groszy za wydruk. Przy oryginalnym tuszu kolorowym rysuje się to następująco. Wydajność 425 stron przy zadruku 5% i uśrednionej cenie 101 zł i 50 groszy uzyskujemy wynik 23 grosze za wydruk. Następnie czas na kartridże czarne. Uśredniona cena zamiennika Asarto w tym wypadku to 59 zł i 40 groszy, co przy wyniku 610 stron daje nam wynik 10 groszy za wydruk. Oryginał natomiast oscyluje wokół ceny 95 zł i 20 groszy, co przy sukcesywnym zadruku 650 stron daje nam wynik 15 groszy za wydruk. Sumując, za zestaw kartridży Asarto zapłacicie około 121 zł, a każdy równomierny wydruk przy pokryciu 5% każdego koloru będzie Was kosztował 24 grosze. Przy oryginalnych tuszach HP cena wzrasta do prawie 200 zł i koszcie 38 groszy za wydruk. Streszczając to wszystko, mimo pewnych minusów zamienników, produkt Asarto jest zdecydowanie warty zakupu. Dzięki dobremu zabezpieczeniu pojemnika z tuszem możecie być pewni, że kartridż nie uszkodzi się w transporcie. Delikatnie uchylające się pudełko da się przeboleć, więc w całości wystawiam ocenę zdecydowanie pozytywną. Dzięki Asarto będziecie mogli drukować taniej i więcej, bez problemów typowych zamienników z jakością maksymalnie zbliżoną do oryginału. Nic, tylko kupować.